Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem ksiądz Marek Bożek, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panie rektorze. Witam serdecznie wszystkich przed ekranami. Ksiądz pozwoli, że zanim zaczniemy rozmowę, oczywiście przedstawię kolejny obraz. Pozwoliłem sobie przedstawić cerkiew w Szczawniku, obraz Alfreda Oruby z kolekcji Alfreda, który jest w posiadaniu antykwariatu Pan Paser, który jest naszym współorganizatorem tego studia. Także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym wałbrzyskim twórcą, możecie oczywiście zadzwonić pod numer wyświetlony podczas rozmowy i skontaktować się z antykwariatem. Bardzo ciekawe dzieła, które namalował ponad blisko 20 nawet lat temu nasz wałbrzyski twórca. Ale przejdźmy do naszej rozmowy. Ksiądz Marek przyjechał do nas z innej części Polski, ale od razu się zakochał w tym miejscu. Dokładnie. Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, dokładnie miejscowość Simorac, koło Skoczowa, jak się jedzie na Wisłę. Tak, ta Wisła, z której pochodził m.in. Adam Małysz, która była słynna właśnie 20 lat temu. Myślę, że po dziś dzień jest pięknym miejscem także z górami. Ale faktycznie Wałbrzych w moim sercu, można powiedzieć, jak znalazł się 3-4 lata temu, kiedy pierwszy raz udałem się tutaj na taki szlak nieoficjalny, dzisiaj taki bardziej oficjalny, Drabiny Wałbrzyskie. Właśnie z żoną 3-4 dni poświęciliśmy z naszego urlopu, by przejść dookoła Wałbrzych górami pięknymi i wtedy tak idąc, patrząc na różne miejscowości, poznając je, tak mówię, ale pięknie tutaj jest. Fajnie byłoby kiedyś może zamieszkać. I jak to się stało, że ksiądz tutaj trafił? No tutaj może powiedzieć ręka Boża, bo faktycznie w pewnym momencie poprzednik, proboszcz ksiądz Waldemar Szczugieł, odchodził na emeryturę, miejsce w Wałbrzychu się zwalniało. Ja, będąc w mojej parafii poprzednio w Zielonej Górze, też wiedziałem, że muszę opuścić to miejsce. No i zapytano, czy może nie chciałbym spróbować tutaj w Wałbrzychu. No i stwierdziłem, że dlaczego nie. Czym różni się praca księdza w kościele ewangelickim od księdza, czy w ogóle jest jakaś różnica między pracą księdza w kościele właśnie ewangelickim a katolickim, bo my w większości tu jesteśmy katolikami, więc my tak naprawdę nie wiemy, jak funkcjonuje kościół luterański. No to jest dobre pytanie, bo cel mamy ten sam, czyli głoszenie Ewangelii o Chrystusie, docieranie do człowieka z tą nowiną, że Bóg zbawia. Ale faktycznie pewna specyfika, jeśli chodzi o funkcjonowanie duchowne w Kościele Ewangelickim, też jest zależna od miejsca, w którym się znajdujemy. My, jeśli chodzi o Wałbrzych, jest to tak zwana parafia diasporalna, czyli bardzo mała, w dużym mieście. I tutaj specyfika pracy duchownego wygląda całkowicie inaczej niż tam, skąd ja pochodzę. Właśnie moja parafia to parafia Skoczów, posiada 3,5 tysiąca parafian. Tutaj w Wałbrzychu mamy 100 osób, więc tutaj nie mam tyle, tak dużo pracy, jeśli chodzi o grupy danych przedstawicieli naszej parafii. Duża część pracy to też kwestia, powiem to, pracy z nieruchomościami, z dokumentami księgowymi, ale no przede wszystkim tym, czy się powiedzmy różni, to jest, myślę, też pewne podejście po prostu do człowieka i taka indywidualna społeczność, którą mamy. Dlatego, że dzięki temu, że parafia nie liczy dużo osób, tak naprawdę ja znam każdą prawie osobę, która jest na nabożeństwie, która przychodzi. Mogę odwiedzać też ich w domu i ta relacja taka tworzy się, można by powiedzieć, że po prostu rodzinna. Nabożeństwa mamy tylko w niedzielę i to jest chyba też taka największa różnica, powiedzmy, jeśli chodzi z Kościołem katolickim, gdzie w Kościele katolickim msze są prawie codziennie, czasami w daną niedzielę czy w dane święto jest kilka mszy w ciągu dnia. U nas jest głównie jedna niedzielne nabożeństwo, tam się gromadzimy, a przez tydzień mamy spotkania po prostu parafialne w kaplicy parafialnej czy sali parafialnej. Tam przychodzą wierni i tam spędzamy czas, podobnie jak tutaj przy stole, tylko że może z kawą, herbatą, z czymś słodkim. I studiujemy, czy to Boże Słowo, rozmawiamy na tematy teologiczne, bądź coś, co nas po prostu nurtuje. Ale zauważyłem, że Kościół jest nie tylko ewangelicki w Wałbrzychu, jest nie tylko dla swoich parafian, ale zaczyna się, albo i otwierał się jeszcze bardziej na wszystkich i przyjezdnych, i wałbrzyszan, i kulturę. Można powiedzieć, że jest Kościołem otwartym.
Tak, znaczy powiedzmy w ogóle w tradycji kościołów ewangelickich jest to, że jesteśmy bardzo otwarci i bardzo cieszymy się, że ktokolwiek chce wejść do kościoła, zobaczyć, poznać w ogóle historię danego obiektu sakralnego, ale także historię powiedzmy kościoła ewangelickiego, czy to na terenach tutaj powiedzmy Wałbrzycha i okolic, czy no powiedzmy w ogóle historycznie, jeśli chodzi o kwestie reformacji, początku tego, jak to się zaczynało. Staramy się tak, by kościół, tutaj powiedzmy nasz ewangelicki Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu, był też miejscem właśnie spotkań. Nie tylko używanym przez nas, ewangelików, którzy gromadzimy się tutaj w niedzielę, ale że też by stało się takie fajne miejsce, gdzie między innymi właśnie koncerty, spotkania, różne festiwale mogą się odbywać, gdzie mamy wykorzystanie tej pięknej przestrzeni kościelnej, tej akustyki, także w tych dobrych celach. Czy to właśnie teatr, czy właśnie teatr dramatyczny, z którym też współpracujemy, czy teraz też choćby tutaj współpraca z Filharmonią Sudecką, Festival Daisy też w najbliższą, znaczy za tydzień prawdopodobnie jakoś z hakiem, jak będzie emisja tego programu 28 tak. czerwca, koncert także w naszym kościele, w same urodziny księża Daisy 28 czerwca o godzinie 18, ale też zależy nam, by ten kościół był też otwarty dla turystów, i dla Wałbrzyszan, bo okazuje się, że bardzo duża część osób ten kościół nie widziała z środka, tylko go gdzieś tam zobaczyła. Właśnie, a propos środka, bo kilka razy byłem w Dreźnie, kiedy wszedłem do kościoła luterańskiego właśnie, pomyślałem, kurczę, jakbym był w Wałbrzychu z powrotem, wszystkie kościoły są podobne? Nie, ja bym powiedział troszkę inaczej. No, przede wszystkim to jest kunszt architekta i miejsca, gdzie ten kościół był budowany, bo tak na naszym terenie mamy wiele kościołów ewangelickich, które dziś nie są w rękach parafii ewangelickiej, ale były tam przez ewangelików, które jakby nie przypominają kościoła na przykład Zbawiciela czy innych. Chociażby Józefa Robotnika na Piaskowej. Dokładnie. Górze, tak, czy na przykład kościół drewniany w Rybnicy Leśnej, czy w Grzmiące. To są kościoły. A już absolutnym hitem jest świątynia Wang. No to już w ogóle tak, ale tutaj historycznie ona tak. nie była w ogóle budowana na tym kontynencie, znaczy jeśli chodzi o kontynent tak. Europy zwykłej, tutaj środkowej, tak. ona przypłynęła ta świątynia, no i faktycznie jak ktoś wchodzi, no to może być nieco zdziwiony. No i też nie oszukujmy się, architekt jest jedno, ale drugie to jest też kwestia momentu, w którym było budowane, jaka była wtedy moda, tak dzisiaj, różnie ubieramy się, bo moda się zmienia, tak wtedy w tych czasach też. Barok, lecieliśmy z przepychem, piękne złoto, żeby była duma. Zów właśnie między innymi XVIII wiek, nasz kościół, Barbara Hansa, idziemy w klasycyzm, wracamy do skromności. Właśnie jest skromny, ale ja miałem okazję być na zachrystii, jeżeli dobrze, to też będzie zachrystia. Tak. Tam obrazy są, natomiast w kościele ich nie ma. Znaczy tam są głównie obrazy po pierwsze pastorów, którzy budowali ten kościół i następny, którzy byli dość ważnymi postaciami, jeśli chodzi o Wałbrzych i o naszą parafię. I to jest w wielu parafiach taka tradycja faktycznie, że w zakrystii mamy, patrzymy na tych, którzy ten kościół budowali, tak żeby nas troszkę tam powiedzmy wspierają. A te kościoły, a te obrazy, które tam też mamy w naszym kościele, są trzy tak zwane obrazy przedstawiające Jezusa modlącego się w ogrodzie Getsemane. To są obrazy ołtarzowe z innych kościołów, więc one po prostu trafiły do nas i trafiły do zakrystii, by tam właśnie znaleźć swoje miejsce, gdzie między innymi podczas oprowadzań, czy to na nocy muzeów, czy innych uroczystościach też możemy pokazać naszą zakrystię w troszkę, powiedzmy to, w inny sposób. Też wierni, nie wiem, czy to dalej jest ta utrzymana tradycja, na balkonie widziałem, mają swoje miejsce na Biblię chyba, czy na... lub na inną książkę do nabożeństw, tak, jeżeli dobrze kojarzę. Czy nadal jest tak, że każdy ma swoje miejsce i swoją książkę? Jeśli chodzi o miejsca, to jest taka powiedzmy tradycja, że faktycznie ludzie zazwyczaj siadają w tych samych miejscach, czyli faktycznie albo po lewej, albo po prawej, albo bardziej w środku, albo bardziej z tyłu. I to faktycznie da się zauważyć, że każdy ma takie swoje ulubione miejsce. To czasami jest kwestia przyzwyczajenia, czasami faktycznie względy może i rodzinne, bo tutaj zawsze siadałem jako dziecko i później i tak dalej, więc cały czas tutaj siedzę. Te górne te skrzyneczki służyły tam, żeby trzymać śpiewniki. Śpiewniki, Biblia też się zdarzały, tylko nie oszukujmy się, jeśli chodzi też o Biblię. W tych czasach to była dość kosztowna rzecz i raczej tego się nie zostawiało w kościele, tylko raczej Biblia się brała jak już coś do swojego domu, by także przez tydzień ją czytać. Tam głównie były śpiewniki. Dzisiaj idziemy troszkę naprzeciw, powiedzmy, osobom, też głównie starszym, by tych śpiewników nie trzeba było nosić do kościoła. Mamy po prostu swoje tak zwane parafialne, które są przy wejściu, więc każdy tak naprawdę korzysta z tego, co jest na miejscu. One są po prostu po lewej stronie, po wejściu do kościoła. Każdy bierze taką tak zwaną cegłę, bo pieśń jest ponad 900, więc troszkę ich mamy. Więc faktycznie może wtedy sobie przejść i siąść.
Nie, druga sprawa jest taka, że ze względu na to, że na nabożeństwach już nie ma 1000-1500 osób, głównie nabożeństwa odbywają się na dole. Tam tych skrzyneczek nie ma. No może gdyby jeszcze uruchomiliśmy górę i tam byśmy się nie mieścili na dole, to może wtedy by się tak zdarzyło, że ktoś by ten śpiewnik jeszcze sobie zostawił na przyszły tydzień. Chciałem jeszcze poruszyć kwestię związaną z jakby z osobami, które chciałyby przyjść do kościoła, bo jednak zwróciłem uwagę na to, że już to miało miejsce w Wałbrzychu, że nowi wierni przybyli do kościoła. Ksiądz kiedyś utkwił mi takie słowa, które powiedział, że nie powinniśmy się obrażać na Pana Boga, jeżeli obrażamy się na Kościół, bo Bóg jest dla wszystkich, tak? I wystarczy tylko po prostu poszukać innej drogi. Być może tą drogą jest właśnie Kościół ewangelicki. Jak to jest z tymi wiernymi? Faktycznie Kościół się powiększa o wiernych w Wałbrzychu? Powiem szczerze, że dzisiaj, kiedy popatrzymy sobie na osoby, które są szczególnie, bym powiedział, na nabożeństwie, to często jest zdecydowana większość osoby właśnie, które albo już wstąpiły do parafii i stały się ewangelikami, albo się zastanawiają, bądź po prostu przychodzą, bo im się podoba. I tutaj no, różnie to bywa. Zazwyczaj jest tak, że ktoś coś usłyszał, ktoś dowiedział się, aha, czyli jest inne miejsce, albo po prostu ktoś, znam takie przypadki, przypadkiem trafił, bo były drzwi otwarte, wszedł, ksiądz jakiś z nim porozmawiał, czy w innej miejscowości nawet był zwiedzany, na przykład kościół pokoju i mówi, spodobał mu się, poszukał niedaleko, zobaczył Wałbrzych i przychodzi raz do Wałbrzycha. Ludzie szukają, bo potrzebują duchowości i nieważne, bym powiedział, jakiej. Dzisiaj mamy, powiedzmy, też modę wracania do takiej, powiedzmy, kultury trochę wschodu, czyli ludzie odchodzą od tego, co, powiedzmy, nazywamy chrześcijaństwem naszym europejskim, często bardzo mocno konserwatywnym i no niestety w naszym kraju czasami wykorzystywanym politycznie i nie chcąc właśnie babrać się, powiedzmy, duchowo i politycznie, idą na przykład nie wiem, w stronę medytacji wschodniej albo w stronę czasami powrotu do, ja bym to nazwał, naszych słowiańskich korzeni i jakichś tam religii pogan. Znam też osoby, które, i to też jest bardzo ciekawy trend, i to nie jedna, tylko kilka osób z mojego środowiska, nie z Wałbrzycha, ale których moich znam znajomych, którzy na przykład idą w stronę na przykład astrologii, tam szukałem jakichś takich innych rzeczy, więc duchowość jest potrzebna. I teraz jeżeli ktoś właśnie zawiódł się w jednym kościele, tam poczuł się źle, przeszkadzało mu to, że zamiast słuchać Bożego Słowa słuchał rzeczy, które nie chciał słuchać, bądź sam był bezpośrednio obrażany, to szukał miejsca, gdzie po prostu będzie mógł się zająć tylko modlitwą, Bogiem, Bożym Słowem. I faktycznie Kościół ewangelicki stoi na takich filarach, że nie mieszamy tam ani polityki, staramy się nie poruszać kwestii różniących ludzi, ale przede wszystkim zastosujemy to, co mówi Boże Słowo i staramy się opierać na tym, jak to też dzisiaj jest. I to jest bardzo ważne, by tłumaczyć tekst pierwotny, dlaczego on był napisany tak, a nie inaczej, bo dzisiaj może być niezrozumiały, ale popatrzeć na to, jak to wygląda dzisiaj i dlaczego jako ci, którzy nazywają się chrześcijanami, powinniśmy tak, a nie inaczej postępować. Mam również pytanie, bo rozmawiamy o tym, że ktoś przyjdzie pierwszy raz do kościoła, pierwszy raz wejdzie, zobaczy mszę, usiądzie. Czego, a jest katolikiem, czego może się spodziewać innego, żeby nie czuł się zaskoczony, przychodząc pierwszy raz na mszę, tego, czego nie widział w kościele katolickim? Znaczy powiem tak, znam świadectwa ludzi, którzy mówili, że nawet nie wiedzieli, że byli na innym nabożeństwie. Pierwsza taka zmiana jest taka, że u nas nie ma mszy, tylko nabożeństwo. Nazwa, ale to może w ogóle temat... Przyzwyczajenia. Tak, znaczy to jest temat na pół godziny, dlaczego tak, a nie inaczej nazywamy, ale faktycznie po pierwsze jest to, że u nas mówimy nabożeństwo, czyli spotykamy się jako wierni. Pierwsza rzecz, która może się rzucić dla kogoś i być taka interesująca, to jest to, że duchowny po pierwsze jest ubrany na czarno, tak zwana czarno togę i ma białe bewki. Ja mam taką tradycję, wprowadziłem, ona bardzo mi się podoba, że zawsze tak 20 minut przed nabożeństwem wychodzę w ogóle przed kościół, przed nabożeństwem i witam się z ludźmi. Witam się, że tam już coś porozmawiam, może jestem ubrany w szaty liturgiczne i potem... Jak w stylu amerykańskim. Coś takiego, dokładnie. No i czasami przychodzi nowa osoba i widzę, że ten to się pytam, przepraszam, czy pan, pani była żona może na nabożeństwie, czy nie. Że nie. To ja pani pokażę. Daję taką tak zwaną ściągawkę, mam taką kartkę, gdzie od 1 tam do 15 są numerki, jak wygląda nabożeństwo, co kiedy się śpiewa, kiedy co się modli i tak dalej. Podaję śpiewnik, mówię, tam są numery pieśni, niech pani sobie przeżyje to nabożeństwo, najlepiej usiąść z tyłu albo w środku, żeby się nie czuć takim z przodu, że źle wstałem, albo tutaj nie wiem, czy klęczeć, nie klęczeć i po prostu życzę dobrego nabożeństwa. I wiele osób, jak potem wychodzi, to mówi, no ale bardzo podobnie. W ogóle ten, a niektórzy właśnie idą w drugą stronę, choć ja zawsze jestem, powiedzmy, taką osobą, która studzi emocje, mówi, ale super, ale mi się podobało. No a ja mówię, spokojnie, przyjść trzeci, czwarty raz i tak dalej. I miałem takie świadectwo też jednej pani, która przychodzi, ona mówi, ja tylko tak chciałem powiedzieć, że ja już chciałem wstąpić do parafii.
Nie, ja mówię, no spokojnie, mówię, u nas mniej więcej to trwa 2 lata. Parafia też się angażuje w różne akcje charytatywne, nie tylko te tutaj regionalne i też ogólnopolskie. To też jest tak, że właśnie w Kościele Ewangelickim jesteście blisko właśnie ludzi i czuli na te, empatia jest dużym jakby też wyznacznikiem wiary? Znaczy, innymi słowy, jeden z naszych takich duchownych, który prowadzi bardzo szeroką akcję diakonijną we Wrocławiu, powiedział, że Kościół, kiedy nie będzie pomagał duchownym, przestanie być Kościołem. To jest tak naprawdę wydźwięk wiary człowieka, powinien się opierać na tym, że chce pomagać człowiekowi. Jeśli Kościół tego przestanie, tak naprawdę przestanie być Kościołem w swojej istocie. Nie tylko głoszenie, ale także czynienie. To jest bardzo ważne, żeby to jedno szło za drugim. I w tym momencie właśnie też jako parafia staramy się w różnych miejscach, akcjach to prowadzić. No, w naszej parafii, teraz jeszcze na placu kościelnym, funkcjonuje tak zwana stacja socjalna, gdzie tam na przykład osoby, które chcą wypożyczyć na przykład łóżko takie... To jest znana przez tak, lata. Rehabilitacyjne i tak dalej. Znaczy będziemy chcieli się troszkę rozwijać, bo ja też zauważyłem, że jest bardzo duży popyt w ogóle na ten sprzęt rehabilitacyjny. My też nie mamy dobrego miejsca, jeśli chodzi o kwestię magazynu, dlatego że magazyn jest trochę na placu kościelnym, trochę w innej naszej kamienicy, to w ogóle się rozjeżdża. Cały czas staram się pozyskiwać też nowe łóżka, dlatego że nie ma w sumie chyba, no może dnia by nie przesadził, ale tygodnia, że ktoś dzwoni, że chce, a my mówimy, już nie mamy. Tak? Wszystko, co mamy, prawie 100 łóżek, ciągle jest używane, któreś wraca, to mamy ewentualnie zarezerwowane i już do kogoś innego idzie. Więc duża jest potrzeba właśnie pomocy tym osobom. My staramy się też to robić po bardzo niskich kosztach. To tak naprawdę inwestujemy 100% w nowy sprzęt, więc tak naprawdę ktoś, kto przychodzi i słyszy, że nie wiem, za 20 zł miesięcznie może używać łóżka dla osób opóźnionych chorych, to mówimy spokojnie, ale pani to łóżko tak naprawdę ma dlatego, że inni także z tego skorzystali i my mieliśmy fundusze, by znów kupić kolejne i kolejne, tak żeby to funkcjonowało dalej. No będziemy chcieli się rozwijać, by w ogóle właśnie stacja socjalna była otwarta nie tylko 2 dni, ale częściej w tygodniu, bo ja mam sobie telefon jest otwarta we wtorek, czwartek, mam telefon w piątek, że ktoś potrzebuje już. Ja mówię, no dopiero pani, która pracuje, zajmuje się tym wszystkim, jest dopiero, mówię, we wtorek. A mówię, ja nie mogę czekać. I my też chcemy postarać się bardziej to rozwijać. No mamy nadzieję, że nam się uda, bo mamy jeden z naszych nieruchomości bardzo fajnych, z dobrym dojazdem, z miejscem na magazyn i mamy nadzieję, że tam jak uda nam się załatwić sprawy z obecnymi osobami, które jeszcze tam są w środku, to będziemy mogli zaprosić do mojego miejsca, a tak, żebyśmy chcieli tam otworzyć jakąś świetlicę, powiedzmy to, terapeutyczną właśnie dla osób, by też mogły się spotykać, różne aktywności i tak dalej, bo mamy naprawdę bardzo fajny budynek, który może służyć dalej właśnie społeczności tutaj lokalnej, ale to ogólnopolskie też faktycznie mamy coś takiego, co się nazywa się diakonia, coś jak Caritas, po prostu to świętnictwo, czyli święce religijne, te skarbonki i diakonia, gdzie tak po prostu składa się pieniądze, potem suma się przeznacza właśnie między innymi na dzieci czy osoby starsze, czy też no, staramy się w tej ogólnopolskiej nie bać się włączyć w dobre sprawy, jak na przykład Wielka Orkiestra Pomocy, gdzie w tym roku, w styczniu, braliśmy czynny udział i w tym roku, czyli w tej edycji, która będzie w styczniu, w przyszłym roku, też chcemy, żeby właśnie w naszej parafii było takie ciepłe miejsce, czy taki mini sztab, gdzie faktycznie mogą się wytrzymać, bo sam byłem zaskoczony, jak wiele osób przyszło i bardzo pozytywnie się zdziwiło, że naprawdę tutaj ksiądz jest? Dziwne. I wośp zbieram? Ja mówię, no, a co w tym złego? Mówię, większość z nas tak naprawdę prędzej czy później jednak korzysta też z tego sprzętu i nie ma w nic z tym złego, żeby po prostu pomagać wspólnie. Powoli zbliżając się do końca, jeżeli nie mylę dat, to ksiądz z nami jest około 3 lat, albo już minęły 3 lata, czy... To za dużo. Za dużo? Powiem tak, teraz we wrześniu w ogóle będą 2 lata, kiedy jestem w samym Wałbrzychu, ale od września dopiero jestem proboszczem, czyli takim osobą, która powiedzmy już się nie musi bać podejmować ważnych decyzji. Czy inaczej, bierze odpowiedzialność od września, więc dopiero od września tak faktycznie mamy nieco. Chciałem się zawsze zapytać, co księdza najbardziej pozytywnie bądź negatywnie zaskoczyło, będąc tutaj i pracując tutaj w Wałbrzychu. Rozumiem, że mamy jeszcze pół godziny. Tak? Powiem szczerze, że Wałbrzych, po pierwsze, czym najbardziej mnie zaskoczył, to swoją historią i tą historią, która między innymi w naszej parafii jest historią sięgającą bardzo, bardzo wstecz, z bardzo dobrymi dokumentami źródłowymi. Poprzednie parafia, w której na przykład ja byłem, te archiwa, które mieliśmy, czy dokumenty, które gdzieś były, one były bardzo pobieżne, często zniszczone. Tutaj okazuje się, że mając parafię, kiedy ja też jako proboszcz właśnie wziąłem,
przejrzałem prawie wszystko, co mamy, a niektóre rzeczy, można powiedzieć, otworzyłem po raz pierwszy dopiero po II wojnie światowej, bo były po prostu zamknięte gdzieś niepootwierane foliami czy jakimiś tam papierami zrobione i tam zaczęły mi wyskakiwać właśnie podpisy Hochbergów, Czetriców, daty z 1740 rok, podpisy magistratu i tak dalej, to w pewnym momencie chwyciłem się za głowę i pomyślałem, wow, ale to jest piękne bogactwo historii, więc historia to była pierwsza rzecz, która taką mnie bardzo właśnie tutaj zachwyciła. Druga to jest nie tylko sama przyroda, czyli góry, które mamy dookoła na wyciągnięcie ręki, czy tak naprawdę z wyjścia z naszego domu, ale też architektura. Po prostu architektura Śródmieścia bardzo mnie fascynuje. Rynek, plac magistracki, właśnie część pięknego też ogrodu i samego też pałacu Alberti, Muzeum Porcelany, nasz kościół, kościół Aniołów Stróżów. To wszystko tak pięknie się współgra, a jak jeszcze się właśnie lata dronem i się wzbije ponad to i zobaczy z innej perspektywy, no tutaj trudno się w tym mieście po prostu nie zakochać. Więc historia, piękna architektura, piękna zieleń dookoła na wycięcie ręki, przyroda, spokój, no to jest coś niesamowitego, co fascynuje mnie właśnie będąc w Wałbrzychu. I powiem szczerze, tak jeszcze na marginesie, kiedy mieszkałem w Zielonej Górze przez ponad 3 lata, no prawie 4 lata, może odwiedziło mnie 20 osób. Kiedy mieszkam tutaj w Wałbrzychu, przez pierwszy rok odwiedziło mnie prawie 60 osób moich znajomych. Chyba to świadczy, że ten Wałbrzych jest bardziej atrakcyjny. Czyli dobre miejsce do życia, do pracy i spędzania wolnego czasu. Oby tak było dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem, ksiądz Marek Bożek. Bo zawsze ten proboszcz parafii ewangelickiej. Tak, proboszcz parafii ewangelickiej w Wałbrzychu. Oczywiście teraz kościół jest otwarty, zawsze można go zwiedzić, zobaczyć jak funkcjonuje, jak wygląda. Drzwi są zawsze otwarte. Dokładnie. Zapraszamy.